Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak możecie zauważyć, rusek już jest poskładany. Zostało tylko jeszcze tutaj przykręcić te jedne obejmy od zbiornika, ale nie zakładam dlatego, bo czekam na pływak. Bo mój stary niestety nie działa, sprawdzałem go, niestety nie działa. Nie pokazuje prawidłowo. I założymy nowy. Udało mi się już go odpalić przed włączeniem kamery. Ciężko było mi go niestety odpowietrzyć. Już myślałem, że coś pozamieniałem tutaj względem pompy, że źle podaję dawkę nie w tym momencie co potrzeba, ale udało się, odpalił, chwilę pochodził. No i tutaj jeszcze muszę teraz wymienić te uszczelki korkowe pod deklami klawiatury. Mam już tam naszykowane. To będzie coś takiego. Zobaczymy, jak one będą się sprawdzać. I co, wyjedziemy sobie na podwórko. On chwilę sobie pochodzi, zobaczymy, czy ten wszystko jest tutaj ok. Jeśli będzie ok, wjeżdżamy tyłem i zabieramy się za rozbiórkę kabiny. No, będziemy demontować fotel, podłogi, tutaj ten boczek. Dostaniemy się też do elektryki, żeby móc już adaptować rozdzielacz hydrauliczny, ale to później. Będzie trochę mała demolka w kabinie. No jeszcze muszę tutaj wziąć to, wymyję zmywaczem, wydmucham kompresorem, żeby mi tutaj nic się nie kopciło, i wyjedziemy sobie na chwilę pochodzi na podwórku, tak jak wspominałem. Jeszcze sprawdzimy, czy jest płyn do wspomagania, bo ale nie powinno nic wycieknąć, bo nic nie odpinałem. I tak, później wyjdzie maska, to już na sam koniec wyjdzie maska, jeszcze muszę ją troszeczkę tutaj podmalować, bo jak kto wie, te zawiasy się trzymają, one są zgrzewane, no i niestety te zgrzewy po prostu z blachy wyrwało, no i ja na sezonie trochę to spawarką pocykałem. I było ok, no ale farba, nie zamalowałem tego farbą, no i to strasznie szpeci, a maszyna musi się prezentować. I tak, zobaczymy, czy jest płyn. A nie, jest pod korek. To co, zrobimy teraz wymianę tych uszczelek. Tu jeszcze muszę dokręcić przewód paliwowy z powrotu. Nie z powrotu, to jest odpowietrzenie chyba, tak? Chyba tak. Wyjmiemy te uszczelki, bo one już swoje mają do życzenia. W razie czego można je zostawić tam, w razie jakby jakiś nagły przypadek był. Olej nowy, o, jeszcze sprawdzimy stan oleju. Jak ktoś by się pytał, ile oleju wchodzi do ruska, no to wchodzi 7 litrów do silnika, 0,8 litra do filtra i około 150 ml do pompy wtryskowej. Z książeczki, jak ktoś nie ma książeczki, no to już powiedziałem. I co? Dobra, no już włączę się, jak będziemy wyjeżdżać ciągnikiem. A ja tutaj jeszcze ogarnę to na szybko. No dobra. Palimy i wyjeżdżamy na zewnątrz. Pali od strzała. Ulec.
razie równo pracuje. Sprawdzimy jeszcze jak to, jak on będzie chodził. Może jeszcze jakąś trzeba będzie coś dokręcić. Szybka aktualizacja prac. Zobaczcie, co się tutaj wydarzyło. Wszystko praktycznie już wyrwałem. Odnośnie montażu hydrauliki muszę stare rurki po prostu pozabierać. No i damy rozdzielać. Zobaczcie, co tam się jakieś się wydarzyło. Tutaj ile śmieci, wszystkiego. Tutaj muchawa. Ale niestety ona nie chodzi. Zobaczymy, czy ona chodzi, czy nie chodzi. Ale prowizorka. Kiedyś tym to robiłem jakoś. Więc tak to wygląda. No trochę części jest, śrubki się nie chciały. Nie chciały się podkręcać, no bo tutaj. Co tutaj? Tutaj nawóz czasami leciał, jak było okno otwarte. No i porzewiały, ale udało się jakoś to podkręcać. Jeszcze muszę się dostać do elektryki. Zrzucimy rozdzielacz. Te rurki i będziemy modzić co i jak dalej. Jeszcze u góry trzeba będzie radio zdemontować, bo tu też będzie mała modernizacja, ale to w późniejszym etapie. Najpierw zajmiemy się dołem i musimy zerwać tapicerkę i nową tą tapicerkę założymy jakąś, nie wiem, jeszcze coś będę musiał pomyśleć na ten temat. Tak to właśnie wygląda. No, muchaweczka jest. Zobaczymy, co dalej z tym zrobimy. No tutaj te węże. I tak. Dobra, dalej demontuję. I widzimy się później. Miała być tylko zmiana hydrauliki i poprawy w elektryce, a wyszło jak wyszło, czyli praktycznie generalny remont kabiny. Pod sufitkę zdjąłem, tutaj wszystko wyprułem, całe kokpity wykręciłem, została tylko kierownica, kilka kabli, rurki wszystkie hydrauliczne też wyciągnąłem. No jeszcze będę rwał tapicerkę z jednej i z drugiej strony.
I tak to się prezentuje. No trochę roboty teraz doszło, a miał być to tygodniowy remont, a się okaże miesięczna batalia. No niestety, no jak... A mi się gdzieś zachciało, nie wiem dlaczego mi się zachciało, teraz już mi się odechciało, ale... O, już jak już zacząłem, to już muszę to jakoś zrobić. Kilka będzie tutaj udoskonaleń, ale to zobaczycie w kolejnych odcinkach. Będzie kilka nowych pomysłów tutaj, rozwiązań w kabinie, także zachęcam do oglądania, bo może ktoś zrobi sobie tak jak ja tutaj, oczywiście jak to wyjdzie. Miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie tak jak mam zaplanowane to. No i co, ja tu będę wam przedłużał ten odcinek, tam troszeczkę było. W kolejnych odcinkach już pokażemy trochę więcej, co tutaj tworzę. I tak, także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Zachęcam do subskrypcji kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć!